Cześć, ostatnio pokazałem Ci, jak w bardzo prosty sposób możesz stworzyć tabelę dat kalendarz w Power BI. Dzisiaj pokażę Ci, jak za pomocą odrobiny DAX-owej magii rozbudować ten kalendarz o dni wolne od pracy. Wyznaczymy sobie dni wolne od pracy, a jak wiemy, są to nie tylko soboty, nie tylko niedziele, ale także różne święta, w tym święta oczywiście ruchome. Ja jestem Krzysiek z Clever BI i tutaj uczę Ciebie, jak wykorzystywać Power BI w praktyce. Do roboty! Dobra, i zaczynamy od początku. Otworzyłem sobie plik z kalendarzem, ten, który tworzyliśmy ostatnio. Czy będziesz korzystał teraz z kalendarza DAX-owego, czy z kalendarza Direct Query? Nie robi to większej różnicy, kroki będą takie same, ponieważ zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku będziemy sobie tworzyć nową kolumnę. Ja tutaj skorzystam z kalendarza DAX, kliknijmy na nową kolumnę i nazwijmy ją Dni Wolne. Zaczniemy od czegoś prostego, zaczniemy od ustalenia weekendów, czyli soboty, niedzielę. To jest najprostsze w tym wszystkim i bez problemu sobie z tym poradzisz. Wystarczy, że zrobimy szybkiego ifa i jeżeli dzień tygodnia z tego naszego kalendarza jest 6 albo 7, wtedy wpiszmy tak. I teraz jeżeli sobie przerzucimy datę, dzień tygodnia, dni wolne, to zobaczysz, że wszędzie, gdzie jest 6-7, będzie to oznaczone jako weekend. Może zrobimy sobie w ten sposób, będzie to lepiej widoczne. Czyli wszędzie soboty, niedziele oznaczone są jako dni wolne. Ale co zrobić dalej? Przecież w kalendarzu naszym dni wolne od pracy, dni ustawowo wolne od pracy, to są jeszcze inne święta. Tutaj zacznijmy rozbudowywać tę naszą kolumnę i zrobimy ją sobie troszeczkę bardziej złożoną. I może zróbmy switcha. Tak będzie najprościej i ustalmy, jeżeli którekolwiek z warunków, które tutaj pokażemy, będą prawdziwe, to wtedy zacznijmy od właśnie tego. Czyli jeżeli dzień tygodnia jest 6 albo 7, wpisujemy operator lub. I teraz kolejne. Pojedźmy może po kolei, po świętach w roku, po dniach wolnych w roku. Zacznijmy od stycznia. W styczniu jest to 1 i 6 stycznia, czyli ustawmy sobie dzień miesiąca jest w 1 lub 6 i miesiąc jest równy styczeń, to mamy nasze styczniowe dwa święta. Przejdźmy dalej. Kolejne mamy w maju, czyli wpisujemy to samo, dzień miesiąca inny. Mamy tam 1-3 maja i miesiąc równa się 5. Dobra, mamy załatwione. Kolejny dzień wolny jest w sierpniu, jest to 15 sierpnia, czyli wiesz już co zrobić, dzień miesiąca równa się 15, miesiąc równa się 8. Następnie mamy listopad. I w listopadzie mamy 1-11, miesiąc 11. I już zbliżamy się do końca, ponieważ został nam grudzień. I w grudniu są to dni 25 i 26. I jeżeli nam te warunki, którykolwiek z tych warunków jest spełniony, wpiszmy sobie tak. Co się teraz stanie? Widzisz, stało się to, że dodało nam te dni, które są ustawowo wolne od pracy. Ale dobra, to była prosta sprawa. Mamy jeszcze dwa święta, na które należy zwrócić uwagę, których nie możemy w tak prosty sposób do konkretnych dat dopasować.
ponieważ są to święta ruchome i te święta przypadają w różne dni tego roku, także będziemy musieli zastosować sobie tutaj pewien algorytm. Przekleję ten algorytm, ponieważ jest on dosyć złożony. Będziesz mieć chwilę, to możesz go sobie przejrzeć. Też wkleję link do tego, skąd on się wziął i w jaki sposób obliczałem, kiedy te dni przypadają. Dodajmy sobie tutaj kilka zmiennych i tak. Tak wygląda ten cały algorytm, niech cię nie przeraża. Po kolei, zmienna rok to oczywiście jest rok z naszej tabeli kalendarza, żebyśmy nie musieli go ciągle przepisywać. Te zmienne nazwane literkami, one wynikają ze wzoru, który zastosowałem, z algorytmu, który zastosowałem do obliczenia tych dat. Wkleję link do niego, który troszkę bardziej objaśni, co tam się dzieje. Przechodzimy dalej. Dzień WN, zmienna. No to znowuż oblicza nam numer dnia w miesiącu, w którym wypada. Dzień Wielkiej Nocy. Miesiąc, no to znowuż obliczenie, w jakim miesiącu ten dzień wypada. I tak, zmienna Wielkanoc, no to już nam te wszystkie nasze zmienne konwertuje do daty. Wielkanoc.pn to jest poniedziałek wielkanocny, czyli de facto to, co nam jest potrzebne, czyli Wielkanoc plus jeden dzień i Boże Ciało, które jest też obliczane na podstawie tego, kiedy wypada Wielkanoc, mamy te święta już załatwione. Także tutaj po tych zmiennych oczywiście musimy dopisać return. Tutaj dopiszemy sobie dwie rzeczy. Wielkanoc.pn, Boże Ciało. Dlaczego obliczam Wielkanoc.pn? Ponieważ Wielkanoc jako Wielkanoc przypada w niedzielę. Skoro niedzielę i tak mamy zaznaczone jako dni wolne od pracy, to nie ma najmniejszego sensu, aby dodatkowo tutaj jeszcze cokolwiek robić. Jeszcze tutaj sobie podmieńmy te przecinki na operator lub. No i proszę bardzo, mamy kalendarz ze wszystkimi dniami ustawowo wolnymi od pracy. Możesz używać tych dni wolnych od pracy w konkretnych obliczeniach dotyczących sprzedaży, wyników pracowników, dni pracy pracowników, harmonogramów ich pracy. Także uważam, że to będzie bardzo przydatne. I to byłoby na dzisiaj na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Jak zawsze zapraszam do samodzielnego eksperymentowania i baw się dobrze. Hej!